Siemanko moi drodzy, siemanko wszystkim. Z tej strony Yuken, to siódmy odcinek z Fishing Planet. Jesteśmy moi drodzy nadal na Skalnym Jeziorze, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Levelujemy konto i nagrywam do was takie bardzo, bardzo szybkie info. No bo pewnie też wielu z was chce popełnić lub popełnia te same błędy, które i też mnie kusi, żeby popełniać, więc od razu się z wami tym szybko podzielę. Moi drodzy, wbiłem 14 level i no nie ukrywam, bardzo, bardzo kusiło mnie, żeby wyjść z łowiska, aby kupić podpórkę na dwie wędki, tylko właśnie do końca nie pamiętałem i nie pamiętam nadal, czy ta podpórka się odblokowuje na 14 czy na 15 levelu. Kojarzy mi się, że na 14 i stwierdziłem, moi drodzy, nie, jeszcze raz nie, bo oczywiście mógłbym wyjść z tego łowiska w tej chwili, kupić podpórkę na dwie wędki, kupić oczywiście wędkę spinningową, która jest mi tu potrzebna do wykonania eksploracji, bo tą eksplorację tutaj wykonujemy na spinningu. Wszystko ładnie, pięknie, ale za chwilę mi się lampka zapaliła. Przecież do 15 levelu tak niewiele brakuje, a na 15 levelu, moi drodzy, odblokowuje nam się nic innego jak siatka 25-kilogramowa, która jest no, według mnie bardzo też i potrzebna. Także zobaczcie, bardzo niewiele nam brakuje. Więc już stwierdziłem, że wbiję ten 15 level. Faktycznie wtedy wyjdę z łowiska po to, żeby kupić stojak na dwie wędki. Kupię wędkę spinningową, czyli będziemy na 15 levelu robili kolejne zakupy. Tak jak widzicie, te zakupy robimy raz na jakiś czas, bardzo spokojnie, bez wyrywania się. I kolejna rzecz, którą odkryłem i też się z wami jak najbardziej tym szybko podzielę. Także moi drodzy, dopiero teraz jak wszedłem na Skalne Jezioro, być może taka jest zasada gry, że trzeba odwiedzić trzy łowiska, musi być to Skalne Jezioro, nie wiem. Jeśli wy wiecie, to oczywiście dajcie, kochani, znać w komentarzach. Natomiast jak wszedłem na Skalne Jezioro, szukałem misji, żeby tutaj ustawić się do eksploracji, bo jak wiecie, ta część, ten siódmy odcinek miał być z eksploracji, ale żeby ją wykonać, siłą rzeczy muszę wyjść z łowiska, dlatego będzie w kolejnym odcinku, znaczy prawdopodobnie za dwa odcinki. A dlaczego? A dlatego, moi drodzy, że właśnie kiedy wszedłem tutaj, odkryłem, tak jakby aktywowały mi się misje z potworami. Także następny odcinek to będzie przygotowanie do samotnej gwiazdy, do łapania szalonokiego bufalo. Oczywiście później będzie szalonoki bufalo, później pójdziemy na Czechy i też będziemy tegoż potwora, bodajże okonia dręczyciela, łapali. Ja wam polecam robić te misje z potworami, bo one są bardzo dobrze opłacalne, jeśli chodzi o kasę, bardzo dobrze opłacalne, jeśli chodzi o exp. Także wydaje mi się, że jak osiągnę ten 15 level i zrobię te dwie misje z potworami, wcale się nie zdziwię, jak już będzie bardzo szybko zrobiony 17 level. Także to tyle. Dzielę się z wami tym, abyście wiedzieli. Wchodzimy na to Skalne Jezioro, gdzieś koło 12 poziomu, wchodziliśmy 11, tak? No i moi drodzy, nie wychodzimy z tego łowiska. Widzicie, jestem dopiero trzeci dzień, a już biłem tak naprawdę chyba trzy levele, tak? Nie wychodziłem, kochani, z łowiska. Tak jak wszedłem, nagrywaliśmy poprzedni poradnik, tak? Z łowiska absolutnie nie wychodziłem. Parę medali mi się udało chwycić, fajnych rybek. Jak widzicie, exp cały czas wchodzi. No niektóre te medalowe mocno walczą. Nie będę wędek mocniejszych kupował, te są ok. Pamiętajcie, że im mocniejsza wędka, tym niestety wtedy mniej doświadczenia, więc tu też musicie się z tym liczyć. Wrócę na to Skalne Jezioro, myślę, za dwa odcinki. No, zrobił się troszkę miszmasz, bo chciałem robić to w kolejności, no ale skoro nam się odblokowała misja z potworami, levelujemy konto, wy to sobie sami zadecydujcie, czy chcecie robić to taką metodą jak ja. Ja uważam, że to jest idealny moment, żeby tę misję wykonać, bo celem też tego levelowania jest oczywiście wykonywanie misji i wszystkich możliwych tutaj rzeczy, które dają nam te monetki, które dają nam kasę, które dają nam exp. No to jeszcze fajną rybkę dla was wyciągnę. To było tyle. Także moja propozycja dla was jest taka, że jeżeli już osiągacie ten 14 level, ja doskonale rozumiem, że pewnie będzie was kusiło, bo mnie kusiło i kilka razy dosłownie się powstrzymałem, żeby nie wychodzić z łowiska, bo stwierdziłem, że 2000 tej gotówki, która jest za wejście na łowisko, to jest po prostu na razie szkoda. A jeżeli ja, słuchajcie, wyjdę, o, strąg tęczowy nam się chwycił, pięknie, zobaczcie, jak to ładnie idzie. Stwierdziłem, że jeżeli wyjdę na poziomie 15 z łowiska i wrócę z siatką dwa razy większą, czyli no, czy prawie dwa razy, no bo siatkę będę miał 25 kilo, teraz mamy strunę 15, więc jeżeli faktycznie wrócę na to łowisko, no to na 25-kilowej siatce myślę, że wyciągnę około 5000
zapełniając tą siatkę, czyli po prostu to wejście na łowisko mi się w ciągu jednej nocki po prostu zwróci i taką metodę wam po prostu polecam. To chciałem wam przekazać, bo wiem, że na pewno każda z was o takie pokusy ma. I tym pokusom się warto po prostu przeciwstawić, powiedzieć nie, nie wychodzę, nie marnuję kasy, bo to jest najczęstszy błąd. Wielu z was właśnie wchodzi, wychodzi z tych łowisk, coś zapomnicie, więc zanim wejdziecie na łowisko, 10 razy sprawdźcie, czy wszystko na pewno na to łowisko macie potrzebne, bo naprawdę szkoda tej kasy. Szkoda tej kasy. Zobaczcie, ja w tej chwili nie muszę wracać na samotną gwiazdę, aby tam trzepać kasę, która już w tej chwili by dla mnie nie była jakby kasą, bo wolę na przykład łowić tu pstrągi, które no, bardziej się opłacają niż trzepanie tych rybek na samotnej gwieździe na tym momencie. Chociaż no 57 akurat za młodego pstrąga tęczowego to nie jest wyczyn, ale ja w tej chwili wszystko do siaty daję, tak jak leci, bo chcę jak najszybciej, moi drodzy, wbić ten level. Chociaż oczywiście, jeżeli wypuszczacie z siatki rybę, znaczy nie zatrzymujecie jej, to exp za złowienie i tak dostajecie, tylko nie dostaniecie pieniędzy. To też musicie o tym pamiętać. Więc jeżeli taki jakiś młody pstrąg tęczowy wam się złapie, tak, to ten exp, który jest pokazany, i tak wam wchodzi. Jedynie, no nie macie tego w siatce, więc nie dostaniecie za to kasy. I o tym pamiętać, tak? To podobno mechanika jest zrobiona. Może i dobrze, bo w sumie ryby złowiliście, także exp wam się należy. No te pstrągi są tu trochę, jak widzicie, wkurzające, bo one często płyną, powodując ogromny luz na żyłce. I tu naprawdę musicie mieć cały czas oczy dookoła głowy, być cały czas sfokusowani na tym, jak tą wędkę, widzicie? Chwila nieuwagi, ja staram się właśnie też i pompować po to, żeby te luzy troszkę przyciągnąć, ale naprawdę nie wiecie nigdy, jak ten pstrąg wam popłynie, jaki luz wam da. Także to tyle. Ja tu oczywiście kilka misji, podsumowując jeszcze ten mój pobyt na Skalnym Jeziorze, to oczywiście kilka misji gdzieś tu zaliczyłem, jakieś, jak widzicie, dostałem latarkę, bo z głowy świeci światełko, latarkę ze światełkiem dostałem, bo nocna zmiana zaliczyłem, kilka jeszcze jakichś tam innych misji zupełnie nieświadomie zaliczyłem, nawet nie skupiając się na nich. Także pewnie jakiś medal nam się trafił. Pięknie, zobaczcie, medalowy łosoś Clarka, 222 kasy, 113 doświadczenia. No i jak widzicie, za chwileczkę już będę mieć level 15, czyli mając 15 level wyjdę z łowiska. Nagram wam na 15 levelu łowienie potworów na samotnej gwieździe na Czechach. No i oczywiście wrócimy tutaj na to Skalne Jezioro już z trzema wędkami po to, aby zrobić eksplorację. Dodatkowo oprócz tych wędek, które mamy, będzie jeszcze oczywiście spinning. Także do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku, gdzie będziemy łapali potwora. Znaczy, w następnym odcinku na pewno nie będziemy łapali. W następnym będzie po prostu przygotowanie do tej misji łapania potwora, a w jeszcze następnym będziemy szalonokiego buffalo łapali. Także dzięki wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, napiszcie, jak macie jeszcze jakieś pytania do tego, co w tej chwili do tego levelu robiliśmy, to piszcie śmiało, dogrywamy, bo to będzie idealny moment, w którym mogę wam jeszcze coś dograć. Na przykład może macie jakieś pytania odnośnie Skalnego Jeziora, chcecie, żebym wam coś pokazał, piszcie śmiało, w następnym odcinku to uwzględnię. Do zobaczenia, cześć!